żeby nauczyć się obliczać pochodne funkcji, żeby nauczyć się wykonywać różniczkowanie, to wystarczy zrozumieć i opanować kilka prostych podstawowych reguł. Jak już ktoś się nauczy tych kilku prostych reguł, to będzie w stanie obliczyć pochodną dowolnie skomplikowanej funkcji. To jest po prostu taka czynność algorytmiczna, po prostu są pewne przepisy. Jak się pozna kilka podstawowych reguł, to później żadna funkcja nie jest straszna. No jedną z tych reguł jest umiejętność obliczenia pochodnej funkcji złożonej. To się czasami nazywa reguła łańcuchowa. No i zaraz pokażę teraz na przykładzie, na czym to polega. Weźmy sobie przykład jakiejś funkcji, żeby zobaczyć, co to w ogóle znaczy, że mamy funkcję złożoną. Powiedzmy, że mamy funkcję h od x, która ma być po prostu równa sinus kwadrat x. Czyli bierzemy sinus od x, a następnie wartość sinusa podnosimy do kwadratu. No, i widzimy rzeczywiście, że jest to funkcja złożona, w tym sensie, że najpierw funkcja sinus działa na argument, czyli na x, a następnie to, co wyprodukuje funkcja sinus jako wartość tej funkcji, jest podnoszone do kwadratu, czyli wynik działania funkcji sinus podnosimy jeszcze do kwadratu. No więc, gdybym teraz chciał napisać funkcję h od x jako złożenie dwóch funkcji, złożenie funkcji f, z funkcją g, która działa bezpośrednio na x. To jakie będą wzory tych funkcji? Wzór funkcji f i wzór funkcji g. No, funkcję g, no to łatwo jest rozpoznać. g od x to jest po prostu sinus x. A teraz, jaki ma być wzór funkcji f? Zastanówmy się. f od x. No co robi funkcja f? Funkcja f podnosi swój argument do kwadratu. Tak? Bo po prostu to, co zwraca funkcja sinus, następnie jest przez funkcję f podnoszone do kwadratu. Czyli f od sinusa x to jest sinus kwadrat x, no a f od x to co to będzie? No to będzie po prostu x kwadrat. No bo funkcja f ma podnosić swój argument do kwadratu. Czyli to, co zrobiliśmy teraz, to jest pierwszy zasadniczy krok, który należy zawsze wykonać przy liczeniu pochodnej funkcji złożonej. Trzeba rozpoznać ze złożeniem, jakich funkcji mamy do czynienia, no i tutaj nam się to udało, że ta funkcja h jest złożeniem funkcji sinus x, a następnie funkcji, która podnosi swój argument do kwadratu, czyli jak napiszemy ją wzorem, no to f od x to jest po prostu x kwadrat. Dobrze, no to mamy pierwszy krok wykonany. Teraz to, co trzeba zawsze zrobić, to jest obliczenie pochodnych tych funkcji. No to zacznijmy od tego łatwiejszego, czyli od pochodnej funkcji x kwadrat. Jaka jest pochodna funkcji x kwadrat? No wiemy z filmów o funkcji potęgowej, że to jest po prostu 2x. No ale teraz pobawmy się trochę z tym. Gdybym napisał coś takiego: jaka jest pochodna d po da z funkcji a kwadrat? Czyli zastąpiłem tutaj literkę x literką a. Od tego jakiej literki używam, to nie powinno nic tutaj zależeć, czyli to po prostu będzie 2a. Tak, jak zastąpię x przez a, no to musi być ten sam wzór. To nie może zależeć od tego, jakiej literki używam. No dobrze, no to pójdźmy dalej. Powiedzmy, że chcę obliczyć d po dg z g kwadrat. No to zastąpiłem tym razem x przez g, więc będę miał 2g. tak? No ale tutaj powinniście już zacząć kojarzyć z tym, co mam po lewej stronie. No bo po lewej stronie mam funkcję h od x, którą mogę zapisać w takiej postaci, że to jest funkcja sinus x, czyli to, co oznaczyłem jako g od x, podniesiona do kwadratu. Tak? Mogę zapisać to w takiej postaci, jeżeli oznaczę sobie sinus x jako g od x. No i to, co tutaj ja zrobiłem, no to ja obliczyłem pochodną tej funkcji po jej argumencie, czyli po argumencie g. Czyli to, co obliczyłem tutaj właściwie, to jest. Pochodna funkcji h po jej argumencie g. Że to jest po prostu 2 razy g. Inaczej mówiąc, mógłbym napisać to w takiej postaci, że to jest pochodna po sinusie x z funkcji sinus x do kwadratu. No i wtedy to jest po prostu 2 razy sinus x. Zauważcie, że tutaj w tej ostatniej linijce. Poszedłem jeszcze dalej w porównaniu z tym, co tutaj było. Zastąpiłem g, czy też A, czy też X przez sinus X. No i licząc pochodną d po d sinus x z sinus x do kwadratu dostaję dwa razy sinus x, czyli na przykład tutaj zamiast A, czy zamiast g wstawiłem wszędzie sinus x. I ten wzór jest oczywiście nadal prawdziwy. To jest pochodna takiej funkcji po argumencie po sinusie x. Zaraz to wykorzystamy, ale najpierw jeszcze zajmiemy się teraz pochodną funkcji g, bo to też nam będzie potrzebne. Czyli ile wynosi pochodna funkcji g od x? No, czyli to jest pochodna sinusa x. No, pochodną sinusa obliczałem w poprzednim filmie i to jest po prostu cosinus x. No i teraz musimy te wyniki tutaj złożyć razem w jedno. No bo to, co nas interesuje. To jest pochodna funkcji h po x. No i okazuje się, że ta pochodna jest równa takiemu iloczynowi, że najpierw musimy obliczyć pochodną funkcji h po argumencie g, następnie pomnożyć to przez pochodną funkcji g po jej argumencie, czyli po x. No, i wszystkie te rzeczy mamy już obliczone. To, co ja teraz zrobiłem, to jak gdyby wyciągnąłem ten wzór trochę z kapelusza, napisałem, jak ten wzór na pochodną funkcji złożonej ma wyglądać. No, u, kwestia udowodnienia tego wzoru to jest temat na oddzielny film, więc tym się tu nie będę zajmował. Ja lubię go pamiętać w tej postaci, dlatego że to wygląda trochę tak, jak gdyby tutaj to DG miało się skrócić. To oczywiście nie są liczby, tylko to jest taki mnemotechniczny sposób, który pozwala zapisywać pochodne, ale on się bierze stąd, że jak liczymy pochodne, to liczymy iloraz różnicowy i jego granicę. No i to trochę symbolizuje, właśnie, że tutaj mamy jak gdyby zmianę wartości funkcji h podzieloną przez zmianę argumentu x. Tutaj mamy zmianę wartości funkcji h podzieloną przez zmianę fun wartości funkcji g, a tutaj mamy zmianę wartości funkcji g podzieloną przez zmianę wartości funkcji x. Następnie przechodzimy do granicy z tymi przyrostami, także one wszystkie dążą do zera, więc taki zapis pochodnych jest dosyć wygodny i pozwala pamiętać takie wzory jak ten, który tutaj mamy, na przykład. No i skoro tak, no to możemy teraz zastosować go do tego konkretnego przykładu i obliczyć jaka jest pochodna tej naszej funkcji h w tym przypadku. No, bo już wszystko mamy obliczone. dh po dg mamy obliczone tutaj. To jest po prostu 2 razy sinus x. 2 razy sinus x. Następnie mnożymy to przez pochodną sinusa, czyli przez cosinus x. No i teraz chciałbym ten sam wzór, który tutaj mam w ramce, zapisać też w innej postaci, w takiej postaci z primami. Czyli napisać, ile to jest h' od x. No i żeby to zrobić, no to muszę napisać tak, że to jest. Najpierw pochodna tej funkcji f, f', ale od argumentu takiego, dla którego ona była obliczana, czyli w punkcie g od x. I to muszę pomnożyć przez pochodną funkcji g, czyli g' prime od x. I teraz ten wzór, który tutaj napisałem, to jest dokładnie ten sam wzór, który jest napisany tutaj, tylko za pomocą tych innych oznaczeń, za pomocą tych oznaczeń z primami. Można go pamiętać tak, można go pamiętać tak, a najlepiej pamiętać obie te wersje. W kolejnych filmach będziemy na kolejnych przykładach uczyli się stosować ten wzór, po to, żeby dobrze go zrozumieć i zrozumieć, jak się go używa w praktyce. No, i tutaj jeszcze raz powtarzam. W tym wypadku zastosowaliśmy go do funkcji. Sinus od x i całość do kwadratu. Obliczyliśmy najpierw pochodną tej funkcji zewnętrznej, czyli tej funkcji polegającej na podnoszeniu do kwadratu, i ona jest po prostu dwa razy argument, a argumentem był sinus x, czyli mamy dwa razy sinus x. Następnie mnożymy przez pochodną funkcji wewnętrznej, czyli sinusa, a pochodna sinusa to jest cosinus x, czyli ta pochodna wyraża się w ten sposób. No i w kolejnych filmach zrobimy kolejne przykłady.